Cześć, kochani, witam Was serdecznie w recenzji paletki, Gwen Stefani dla Urban Decay. Powiem Wam, że od kiedy zobaczyłam tę paletę pierwszy raz na filmiku u Graveyard First Impression Friday, zobaczyłam właśnie tą paletkę, pomyślałam sobie, że tak, musisz to mieć, to jest coś dla Ciebie. Jak wiecie, ja ogólnie bardzo lubię cienie Urban Decay, nie mam może jakiejś nie wiadomo jak dużej kolekcji, ale paletka Naked 3 była moją paletką ślubną, moją paletką, którą widzieliście również w rumieńcu 2015 roku, w której jest użycie cieni jest naprawdę już widoczne, w niektórych nawet cieniach jest sporo liźnięte denko. To bardzo moja paletka ślubna, bardzo ją lubię, uważam, że to są naprawdę świetnie wydane pieniądze, naprawdę ja te cienie uwielbiam. Naked 2 Basic również, nawet denko w tych cieniach również jest widoczne oraz użycie. Bardzo, bardzo lubię te paletki, co świadczy tylko o tym, że mam jakieś zaufanie do tych cieni, że bardzo je lubię. Są oczywiście podzielone opinie, jak na każdy temat, to jest moja subiektywna i powiem Wam, że ja jestem bardzo zadowolona z zakupu tej paletki. Może właśnie pokażę Wam, jak ona wielkościowo wygląda do Naked 3. Również jest, jeśli chodzi o przekrój z boku. Powiem Wam, że cena tej paletki regularna to jest 40 funtów. Ja ją zerwałam na promocji minus 10%, także za 36 funtów. Możecie ją naprawdę dostać często na takich promocjach minus 10, minus 15%. Po prostu wystarczy przypolować, przyczekać. Na stronie DBNAMS też Urban Decay jest dostępne. I powiem Wam, że jeśli chodzi o moją recenzję, ja od 2 tygodni regularnie tej paletki używam dzień w dzień. Używam już każdego cienia z tej paletki, mam wyrobione zdanie, mam też swoich ulubieńców, faworytów i jeśli jesteście ciekawi, jakie jest moje pełne zdanie, zapraszam Was do właśnie wysłuchania mojej opinii. Powiem Wam, że również sam kartonik, wiecie, że jestem kartoniarą, jeśli coś już jest droższe, stawiam sobie również potem opakowanie i ta paletka zawsze po wykonaniu makijażu wędruje do kartonika i do szuflady. Tak już mam właśnie taki symptom kartoniary. Przepiękny kartonik. Powiem Wam, że w sumie trochę żałuję, że samo też opakowanie wygląda w ten sposób, ale stylistyka ogólnie mi się bardzo, bardzo podoba. W środku ma różowa w białe kropki, jeśli chodzi o karton. Musiałam Wam to pokazać, pewnie to tak nikogo nie interesuje, to nie ma wpływu w ogóle na cienie, ale po kolei. Samo opakowanie naprawdę ciężkie, może nie jakieś takie, że Jezus, ręka Wam odpadnie, jak ją do ręki weźmiecie, ale na pewno nie jest lekka, jest ciężka, czuć wydane pieniądze. Uważam, że wygląda bardzo, bardzo luksusowo. Ja lubię takie połączenie właśnie czerni z bielą i ze złotem. Mój mąż, kiedy zobaczył tą paletkę, mówi, ale tutaj, co tutaj jest, nie ma cieni w środku, to do uzupełnienia. Ja mówię, nie, to jest tylko tak, to tylko tak wygląda. W środku, kiedy otwieramy paletkę, ukazuje nam się 15 przepięknych cieni i bardzo, bardzo duże lustro, które naprawdę ułatwia makijaż. Ja w tym lustrze, malując się, widzę się cała. W środku mamy również napis Magic in the Makeup, coś właśnie, co Gwen też zaproponowała, żeby w tym lusterku było, czyli właśnie kolejny element. Ogólnie powiem Wam, że mi się ja jakoś nie śledzę gwiazd, nie powiem na potrzeby tego filmiku, chyba aparat krzywo stoi. Teraz tak patrzę, ale w każdym razie ja nie powiem na potrzeby filmiku, że śledzę jej kroki i w ogóle śledzę gwiazdy. Nie śledzę gwiazd, znam ogólnie jej twórczość, nie interesuje mnie jej życie prywatne, nie wiem co robi poza śpiewaniem, ale ogólnie na przykład jeśli patrzę na jakiś makijaż, uważam, że wygląda bardzo zawsze taki glam, bardzo mi się to makijaże podobają. To są makijaże, bym powiedziała, Gwen Stefani, Jennifer Lopez i Kim Kardashian. To są makijaże, które mi się naprawdę bardzo podobają. I myślę, że takim samym kolorystycznym, taki właśnie makijaż w stylu glow, glam, dzienny, z takimi ciepłymi tonami, to jest coś, gdzie wszystko właśnie znajdziecie. Także może po kolei, zacznijmy od tego, że 3 cienie są w sprzedaży stałej, ale to już pamiętam, to jest cień Skimp. Skimp, dobrze mówię? Stark i Blackout. To są 3 podobno ulubione cienie, też Gwen Stefani, chyba tak jest, aparat skrzydł tak. Tak byłoby prosto, a tak jest prosto. Dobra, nieważne. 3 z tych cieni znajdują się w stałej sprzedaży marki Urban Decay, ponieważ to są jej ulubione cienie, zostały też również dołączone do tej paletki. Reszta cieni zaprojektowana przez Gwen. Mam tutaj naprawdę bardzo duży przekrój kolorystyczny, jeśli chodzi o takie cienie naturalne, neutralne, cienie trochę bardziej kolorowe, cienie połyskujące. 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6, tak.
sześć cieni matowych, reszta cieni to są takie cienie w wykończeniu metalicznym. Najbardziej takim osypującym, lekko problematycznym cieniem może być cień Pop, na który właśnie bardzo dużo osób narzeka, ale on myślę, że nałożony opuszczeniem palca lub aplikowany na mokro sprawdzi się dużo lepiej, nie dziś tak osypywał. Teraz po kolei zrobię Wam swatche. Pokażę wam kolory i wykonam sobie taki szybki dzienny makijaż, ponieważ ja za chwilę muszę wyjść do pracy i ta paletka na pewno nam się przyda, także zacznijmy może swatchować. Pierwszy cień Blondie, to jest taki naprawdę bardzo jasny, neutralny cień w metalicznym wykończeniu, który dla mnie ma takie lekkie drobinki złota, jest taki właśnie połyskujący. Kolejny cień o nazwie Buffer, to jest już trochę ciemniejszy cień w takich bardziej, bym powiedziała, złotych odcieniach. Bardzo fajny do rozświetlania, powiem Wam, że myślę, że tych cieni też można spokojnie używać jako rozświetlacze. Miejcie też pod uwagą to, że w zależności od tego, na czym oglądacie, w jakiej jakości, tak te cienie się prezentowały. Też nie wiem, jak to YouTube później przetworzy, także może nie do końca jakby bierzcie na 100% to, co Wam teraz aparat pokazuje, mimo że się naprawdę starałam wszystko dobrze poustawiać. Najlepiej mi się, że zobaczycie po prostu swatche w grafice w Google. Dalej mamy cień o nazwie Skimp. Skimp to jest właśnie taki również, bym powiedziała, beżowy, z takim satynowym, lekko błyszczącym wykończeniu, jak to satynowe wykończenie ma. Cięcie listy, bardzo fajne jako baza pod inne cienie, podłóg brwiowy, jako też właśnie w takim celu używam. Cień Steady, chyba jeden z moich ulubionych cieni w tej paletce, to jest taki właśnie metaliczny odcień Rose Gold, który bardzo ładnie wygląda na powiece. Jak widzicie, ja tutaj dzisiaj Wam pokazuję bez bazy. Konsystencja cieni też jest bardzo różna. Jedne są mniej, bardziej kromowe, drugie mniej kremowe, ale ogólnie myślę, że są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Dalej mamy cień o nazwie Punk. Punk to już dużo ciemniejszy cień. Brąz, taki, coś głos tracę. Brąz z takimi czerwonymi, może nawet nie, że czerwonymi, ale takimi bordowymi tonami. Bardzo fajne zaznaczenia właśnie zewnętrznego kącika, jeszcze może cienie z bliska, tak z daleka to nie za bardzo, także tak prezentuje się pierwszy górny rząd. Kolejny rządek to mamy cień o nazwie Baby i to już jest taki bardziej... Ponieważ ten cień jest do siebie dosyć zbliżony, jeśli chodzi o odcienie, ale tutaj ten cień już jest taki bardziej różowo-metaliczny, również taka brzoskwinia, no wszystko w takich neutralnych tonach zachowane dalej. Kolejny cień to cień o nazwie Enahami, to jest taki cień przejściowy, coś co w każdym makijażu bardzo fajnie się sprawdzi, myślę, do zaznaczenia załamania powieki, może trochę więcej go nabiorę. On jest w konsystencji dosyć kremowy, myślę, że właśnie fajnie się sprawdzi też do konturowania. Powiem Wam, że mam też zamiar nakręcić taki filmik z użyciem tych produktów jako produkty do konturowania, rozświetlaczy i tak dalej. Dalej mamy cień Star, to już taki trochę bardziej ciemnobeżowy cień. Myślę, że również się sprawdzi, również będzie często używany. On ma w sobie takie tony, lekko bym powiedziała, tutaj takie wielbłądzie, coś też poszukiwanego, cień, którego wcześniej u siebie w kolekcji nie miałam, którego poszukiwałam. Cień Zon, to już jest taki średni brąz, w takim właśnie gdzie tutaj jest ten swatch, takim satynowym wykończeniu, bardzo mocno napigmentowany. Myślę, że też fajne do uzupełnienia brwi, jeśli ktoś lubi takie właśnie ciepłe tony. Dalej mamy cień o nazwie Sirius. To jest szary grafitowy odcień. Również bardzo fajnie, mocno napigmentowany. Może tutaj tak z bliska przejedziemy jeszcze po tych odcieniach. Powiem Wam, że w robieniu z tak dużej ilości swatchy może nie jestem najlepsza, może to nie jest mój, nie wiem, najlepiej Wam to pokazuję, ale naprawdę się staram. Dalej mamy cień o nazwie Pop, czyli cień, który jest taki dosyć mocno błyszczący, ale tak jak Wam mówiłam, właśnie aplikowany na mokro, myślę, że naprawdę fajnie się sprawdzi. On ma sobie bardzo dużo drobinek, co tutaj też możecie widzieć, w zależności od tego, jak na niego patrzymy, to on może być trochę inny, ale on bardzo fajnie odbija światło nakładane na środek powieki. Tutaj mamy różowy cień.
Któreś w sumie najmniej się podoba z tej paletki, to jest cień o nazwie Harajuku. Chyba tak to się wymawia. Spodziewałam się trochę mocniejszej pigmentacji. Pigmentacja jego jest właśnie średnia. I ten kolor jest właśnie taki barbiowy, taki trochę bazarkowy bym powiedziała, ale pewnie też się znajdą fanki takiego, takiego odcienia i właśnie on nie jest zbyt mocno napigmentowany. Dalej mamy cień Danger, to jest taki, jak ktoś mówi teraz, Royal Blue, taki bardzo mocno pigmentowany granat z takimi czarnymi tonami. On ma w sobie lekkie drobinki, również w niebieskim odcieniu, bardzo mocno zapigmentowany, ale powiem wam, że na skórze, kiedy go aplikowałam, to on dużo lepiej wygląda, na przykład aplikowany na białą bazę, ale myślę, że będzie genialny do brązowych oczu, kiedy, jeśli ktoś lubi takie, takie kolory, ale bardzo taki szlachetny kolor. Dalej mamy cień o nazwie 1987 i na YouTubie dziewczyny mówią, że to jest złoto. Dla mnie to jest limonka, dla mnie to jest typowa limonka, no złota limonka, kaki. Bardzo, bardzo ładny odcień. Też go właśnie na mojego męża urodziny aplikowałam sobie na środek powieki. Bardzo ładnie odbija światło, to jest fajny akcent kolorystyczny, ale nic jakoś bardzo szalonego. I on jest taki bardzo kremowy konsystencji. I ostatni cień to jest Blackout. Bardzo, bardzo mocno pigmentowana czerń, czyli coś, no zobaczcie, naprawdę lekko jedynie dotkłam. Dotkłam cienia w paletce, czarny jak słoma, matowy i w ten sposób prezentują się wszystkie cienie. Mam nadzieję, że nie wiem, chyba ten swatch jest trochę słaby, jakoś mi krzywo wyszedł, ale tutaj możecie jeszcze raz z bliska zobaczyć wszystkie odcienie, jak wyglądają. Mam nadzieję, że będzie to w miarę dobrze, dobrze widoczne, ale przed zakupem i tak wam polecam jakby sprawdzenie całej grafiki w Google. Na szybki taki dzienny makijaż. Zaaplikuję może 2-3 cienie i żebyście zobaczyli, jak one wyglądają. Chociaż w ostatnich filmikach kilka tych cieni właśnie miałam. Jeśli miałam jakieś cienie na powieka, to z reguły to był ten zestaw. Podobno, nie jestem pewna, to nie jest do końca sprawdzona wiadomość, ale to jest chyba paletka, już widział, czy się aparat włączył, że podobno jest to edycja limitowana, także to nie jest produkt wprowadzony do stałej sprzedaży, także jeśli macie ochotę na tą paletkę, poglądać sobie jeszcze inne filmiki, sprawdźcie grafikę w Google i same stwierdźcie, czy to jest coś dla was, czy nie. Ja uważam, że genialne, naprawdę przepiękne cienie. One chyba tak ładnie w aparacie, jak na żywo, na oczach, na powiekach nie wyglądają. Ja jestem tą paletką naprawdę zachwycona, molestuję ją, wszystkie inne poszły w odstawkę i no używam ją od 2 tygodni, no bo też jest świeża, ale są też paletki, które na przykład mam, dostanę, a nie ciągam po nie tak często, także coś w niej jest i to opakowanie i że to jest Urban Decay, ja też nie bardzo lubię i na pewno będę często teraz jej używała, także też myślę, że super na karnawałowe makijaże. Jeszcze raz wam może pokażę same cienie z bliska. Jeśli coś powiedziałam źle, czy nie powiedziałam do końca dobrze z tymi cieniami, które są w stałej ofercie, właśnie myślę, że to są te trzy. Mi się wydaje, że te trzy, bo właśnie na innych filmikach tak usłyszałam, to przepraszam, no ale filmików jest dosyć sporo. Wiem, że też kilka dziewczyn właśnie na tym naszym polskojęzycznym YouTube tę paletkę zakupiło, także są filmiki też już w języku polskim. Ja naprawdę jestem zachwycona, nie chcę się powtarzać, bo będę mówiła w kółko to samo. Także teraz przejdźmy do trochę bliżej na moje oczy, zróbmy sobie lekki makijaż i koniecznie dajcie znać, czy taki film się wam przydał, co sądzicie o tych odcieniach, czy będziecie pomaty, czy kupicie, czy jesteście skuszone, lub ogólnie co może sądzicie o matce Urban Decay. Powiem wam, że są też opinie, tak jeszcze szybko się wtrącę na temat paletki Naked 3, że te cienie się sobą mieszają i my możemy je dokładać i one tak się później zlewają. Coś w tym jest, ale ja bym tego już tak nie dramatyzowała, może to zależy od bazy i tak dalej, te cienie się sobą nie zlewają. To mogę wam powiedzieć, przynajmniej na moim przykładzie po tych 2 tygodniach codziennego używania. Także przejdźmy już do makijażu. Oh, dreidel, 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 I made it out of clay. And when it's dry and ready,
mój dzisiejszy taki dzienny makijaż. Staram się użyć jak największej ilości cieni właśnie, żeby zaprezentować Wam, jak ten makijaż wygląda. Bo powiem, że osobiście mi się naprawdę bardzo podoba. Jak wiecie, ja staram się raczej nie malować dolnej powieki i skupiam się raczej, jeśli już aplikuję cienie na górnej powiece, no bo po prostu taki efekt mi się podoba. Wiem, że niektórzy twierdzą, że jest trochę taki lalkowy i sztuczny, no ale trudno, tak mi się podoba, tak się teraz noszę. Także koniecznie stawcie kciuk w górę, jeśli film mi się podoba, dajcie znać, co sądzicie o paletce. Na pewno w kolejnych filmikach planuję Wam też nagrać takie jakby grubsze Get Ready With Me z wszystkimi nowościami, które mam, taką zbiorczą recenzję pokrótce o każdym produkcie. Także taki film też dla Was szykuję. To tyle na dzisiaj. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.